Szanowni Państwo, już za chwilę na placu Piłsudskiego przy Miejskim Domu Kultury rozpoczną się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada to dla nas Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia słynny polski przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski został naczelnym dowódcą wojsk polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu, Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym narodem, nie zdołano zabić ducha polskości. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udało się narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka w ramach tak zwanych procesów rusyfikacji i germanizacji. Polacy, odzyskując niepodległość po ponad 123 latach niebytu, co jest fenomenem na skalę globalną, po raz kolejny udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata. Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim. Nie moglibyśmy pewnie też demonstrować dumy z naszych narodowych symboli, flagi oraz godła państwowego. A wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na przestrzeni wieków, w latach 1939-1944, podczas okupacji hitlerowskiej, oficjalne lub jawne świętowanie w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani 6 lutego 1989 roku. Dzisiaj będą Państwo świadkami uroczystego apelu z okazji dorocznego święta niepodległości. Na placu zbiorą się pod oddziały wojskowe garnizonu Nisko, poczty sztandarowe, klasy wojskowe zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 ze Stalowej Woli, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego. Pozwólcie Państwo, że teraz zapoznam Was krótko z przebiegiem uroczystości. W pierwszej kolejności złożony zostanie meldunek o gotowości pododdziału do uroczystego przemówienia okolicznościowe. Uroczystość zakończy odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa oraz defilada. Szanowni Państwo, na miejscu uroczystości są już klasy wojskowe oraz harcerze. Kompanię honorową wystawiły pododdziały 3 Batalionu Inżynieryjnego pod dowództwem podporucznika Konrada Olbrychta. Skład pocztu sztandarowego Kozoł. Dowódca pocztu podporucznik Daniel Świątoniowski. Sztandarowy młodszy chorąży sztabowy Ryszard Zemła. Asysta chorąży Rafał Ochałek. W kompanii honorowej asystuje orkiestra z Miejskiego Domu Kultury pod przewodnictwem kapelmistrza pana Mieczysława Parucha. Drodzy goście, już za chwilę rozpocznie się uroczystość. Zawsze temu doniosłemu aktowi towarzyszą nasze symbole wojskowe. Flaga państwowa i sztandar. Są one w społeczeństwie polskim otaczane najwyższą czcią. Najpierw dowódca uroczystości, kapitan Grzegorz Bednarski, złoży meldunek prezydentowi miasta Stalowej Woli, panu Andrzejowi Szlęsakowi, o gotowości pododdziału do uroczystego apelu. Pododdziały, marsz!
Podejrzały na prawo. Patrz! Czołem, panie prezydencie. Na prawo. Patrz! Poszedł na głowę. Patrz! Do podniesienia flagi państwowej. Patrz! W składzie pocztu flagowego maszerują dowódca pocztu chorąży Jacek Lesiakowski, flagowy młodszy chorąży Zbigniew Bielecki, asysta sierżant Daniel Suszkiewicz. Zabierze prezydent miasta Stalowej Woli, pan Andrzej Szlełzak. Mieszkańcy Stalowej Woli, żołnierze, druhny, druhowie, panowie oficerowie. Szanowni Państwo, po raz kolejny obchodzimy Święto Niepodległości Polski w czasach trudnych. Musimy pamiętać o tym, że mamy obowiązek angażować się w życie naszego kraju. Mamy obowiązek angażować się w zmiany, które są konieczne w naszym kraju. Mamy obowiązek pilnować, żeby państwo polskie nie stało się łupem partyjniactwa. Żeby w państwie polskim zaczęto szanować wolę rodziców w sprawie, w której takiej jak chcą kształcić i kiedy chcą kształcić swoje dzieci. Dzisiaj mamy z tym coraz większe problemy. Musimy dbać o to, żeby szkoła polska była szkołą polską, a nie stawała się szkołą polskojęzyczną, jak niestety mamy od kilku lat z tym do czynienia. Przed nami wiele pracy, wiele obowiązków, wiele trudności. Młodzi rezygnują, postanawiają wyjeżdżać. Trudno. Ale ci, którzy nie wyjeżdżają, którzy chcą tutaj zostać, niech pamiętają, taką będą mieli Polskę, jaką sobie zbudują. To nasz wspólny obowiązek. Budowanie nowoczesnego, silnego, niepodległego państwa, w którym jest miejsce dla wszystkich Polaków. Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Zostanie apelu pamięci i zostanie oddana salwa honorowa. Podejrzały pasaż odczytać apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Stalowej Woli, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci na placu Piłsudskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Chylimy sztandary i oddajemy cześć tym, którzy uwierzyć w niepodległą Polskę. To dzięki waszej ofierze krwi możliwe było odrodzenie ojczyzny. Stańcie do apelu! Turekcji Kościuszkowskiej, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały Konstytucji 3 maja. Was z Podracławic, Szczekocin, Maciejowic i Pragi. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze Legionów Polskich,
generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którzy szliście z ziemi włoskiej do polskiej, świadcząc własną krwią, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam żołnierzy Księstwa Warszawskiego, którzy walczyli pod Gdańskiem i Raszynem, nad Berezołam, pod Chorążowie, którzy w noc listopadową poderwaliście naród do walki. Wzywam was, waleczni żołnierze Powstania Listopadowego, was spod Stoczka, Grochowa i Ostrołęki, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam was, nieugięci powstańcy styczniowi, którzy w 1863 roku stanęliście do heroicznego boju, stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy polskich formacji wojskowych, walczących w I wojnie światowej. Do was wołam, żołnierze Legionów Polskich, Armii Polskiej we Francji, Legionu Puławskiego i Polskiego Korpusu Posiłkowego, I i II Korpusu Polskiego w Rosji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Generale Józefie Dąbur-Muśnicki, ciebie wzywam, wodzu naczelny i pierwszy naczelniku państwa, marszałku Józefie Piłsudski. Stańcie do apelu! Kowna, Lidy i Grodna, obrońcy Kresów Wschodnich. Stańcie do apelu! Pod Mokrej, znad Bzury, spod Tomaszowa Lubelskiego, Szacka i Kocka. Stańcie do apelu! Wzywam harcerzy, najmłodszych obrońców ojczyzny, was, którzy w godzinie próby stanęliście do walki o odrodzenie Rzeczpospolitej po latach zaborów, a później z największym poświęceniem broniliście odzyskanej niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam was, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji Państwowej i Straży Więziennej oraz innych organów państwa polskiego bestialsko zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. O waszym męczeństwie wolna ojczyzna nigdy nie zapomni. Stańcie do apelu! Do was wołam, twórcy polskiego państwa podziemnego, wy, którzy nie ugięliście się pod jarzmem. Was wzywam, żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, bohaterowie spod Narwiku, Tobruku, Monte Cassino, Falaise, Arnhem, nieustraszeni marynarze i lotnicy pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, wracający ze wschodu do ukochanej ojczyzny, w pełni wolną i suwerenną. Was wołam, mordowanych przez NKWD i UB, za to, że pozostaliście wierni niepodległej Rzeczpospolitej. Stańcie do apelu! Do was wołam, polegli, zamordowani, zmarli z ran i zaginieni w długiej i krwawej drodze do niepodległej i wolnej ojczyzny, żeby was zapewnić, że wasza ofiara nie poszła na marne. Z waszej krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje wam najwyższą cześć. Do was zwracam się potomni, czynów i imion żołnierzy, którzy oddali życie w walce o niepodległość, nie zapomnimy. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, będą przykładem wierności ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i powiedz!
dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Salwa honorowa! Moja honorowa baczność! Drugi szereg, w tył, marsz! Na pas! Broń! Salwy honorowej! Trzymam! Ładnie! Salwą! Kurzą prowadzi starszy strzelec Katarzyna Nowak. Lasa o profilu strażackim, którą prowadzi starszy strzelec jednostka ochotnicza Stalowa Wola. Lasa o profilu wojskowym, którą prowadzi starszy strzelec Damian Manach. Lasa o profilu policyjnym, którą prowadzi starszy strzelec Ilona Wala. Lasa o profilu policyjnym, którą prowadzi starszy strzelec Aleksandra imienia Tadeusza Kościuszki. Lasa wojskowa, którą prowadzi kadet sztabowy Maciej Dejewski. Lasa wojskowa, którą prowadzi starszy kadet Monika Kozłowska. Lasa wojskowa, którą prowadzi kadet Agata Ordon. W tej chwili definiuje Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Stalowa Wola.